Problem pustych pojemników zgłosili mieszkańcy osiedla Świerczewskiego w Lubinie. Przy ulicy Bieszczadzkiej znajdują się minimum 3 pojemniki przeznaczone na psie odchody. 3 puste. Kto odpowiada za uzupełnienie psich pakietów? My naprawdę dbamy o napełnienie tych pojemników, jest to na bieżąco kontrolowane. Natomiast jeżeli gdzieś rzeczywiście zdarzy się tak, że brakuje, jeżeli to nasz pracownik w porę tego nie wychwyci, to oczywiście można dać znać do urzędu i natychmiast takie psie pakiety będą uzupełniane. Właściciele czworonogów z woreczków korzystają, ale nie z tych, które znajdują się w psich pakietach. Nie korzystam z tych woreczków, ponieważ od kiedy mam psa, ani razu nie widziałam, żeby był tam chociaż jeden woreczek. Staram się w ogóle też jak najmniej używać folii zwykłej, a jednak bądź co bądź muszę pakować niestety psie odchody również w te złe woreczki, ponieważ te specjalnie przygotowane dla psów, one są tak biodegradowalne i ułatwiają rozpuszczanie się odchodów. Chodzę i sprzątam, noszę ze sobą woreczki, o nawet mogę pokazać, całą kieszenię i sprzątam. Zdaniem mieszkańców osiedla Świerczewskiego winny nie jest urząd miejski. Za brak woreczków w psich pojemnikach odpowiadają miłośnicy czworonogów. Są raz w tygodniu, tylko że jak jeden zabierze wszystko, to nie ma. Nie ma w ogóle, nie ma, nie widziałem ani innego. Mhm. Nie ma, wszystko wybierają ludzie, kradną gdzieś, to zabierają nachalnie. A jeśli chodzi o woreczki, ludzie po prostu biorą ile się da i dlatego nie ma. Codziennie nie nakładają, nie, tych woreczków. Niezależnie od tego, czy woreczek będzie pochodził z psiego pakietu, czy z naszego domu, warto go mieć przy sobie. Za nieposprzątanie psich odchodów grozi mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.